Witam serdecznie zodiakalne raki na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość jesień 2020. Moi drodzy, pamiętajcie, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was, nie każdy rak zodiakalny będzie miał tę samą sytuację. Natomiast być może część będzie z Wami rezonowała, postaram się tutaj zrobić taki szerszy przekaz i to będzie dla osób, które są w związkach małżeńskich, w relacjach partnerskich, ale też dla singli. Moi drodzy, jeżeli tylko macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Śmiało możecie do mnie napisać, ja zrobię taką prywatną analizę partnerską, no i wtedy dowiemy się mniej więcej, jaka jest Wasza sytuacja i co można byłoby tutaj poprawić. Dobrze, moje drogie raczki, zapraszam osoby w związkach małżeńskich, partnerskich do wysłuchania prognozy na jesień 2020 i zobaczymy, co tam u Was. Zodiakalne raki. Kochani moi, co osoba, z którą jesteście, wnosi do relacji? Mamy tutaj króla buław. To jest osoba, która się Wami opiekuje, przy której czujecie się bezpiecznie, pewnie. Możecie liczyć na tę osobę. Tutaj jest zaufanie, troska. Generalnie, zobaczcie, na tej karcie są dwa lwy. One są wzajemnie tutaj ze sobą połączone. One się pilnują, dbają o siebie, troszczą. Jak to lwy, tak? Czyli jest takie bezpieczne ognisko domowe, Wy możecie na sobie polegać, jest zaufanie, jest tu przede wszystkim dbałość o drugą osobę. Czego Wy oczekujecie od partnera, partnerki? Trójka pentakli. Takiej stabilizacji. Jeżeli nie mieszkacie razem, chcielibyście tutaj stworzyć wspólny dom, razem zamieszkać, budować Waszą wspólną przyszłość. Dla związków małżeńskich może to też być sytuacja, w której chcielibyście na przykład kupić dom, mieszkanie, albo wziąć się za remont. Natomiast jest to taka wspólna inicjatywa, budowanie takiego wspólnego gniazda, tak? Dbanie, pielęgnowanie. Wy oczekujecie, że ta osoba będzie zaangażowana bardziej w te relacje i uczuciowo, emocjonalnie, tak jak Wy. Czy ta osoba jest Wami zainteresowana? Ósemka kielichów. Ta osoba ma dość jakichś problemów, mogły to być takie problemy z przeszłości, które się wcześniej nawarstwiły. Odchodzi od tego, tak? Ta osoba na pewno nie chce tutaj kłótni, konfliktów, nie chce podejrzeń, nie chce takiej sytuacji, gdzie będzie czuła się atakowana. Jeżeli wcześniej były jakieś problemy, to ta osoba chce je zamknąć, zostawić w tyle przeszłość i o tym nie myśleć. W jej sercu rycerz kielichów, czyli na pewno możecie się spodziewać ciepłych uczuć tej jesieni. Ta osoba na pewno Wam wyjawi swoje uczucia, powie o tym, co czuje, czego chce, co dalej sądzi o tej relacji. Na pewno w jej sercu jest dużo miłości, dużo zaangażowania. No i tutaj, tak jak rycerz kielichów pokazuje, wyjdzie z tymi uczuciami. Możecie się spodziewać deklaracji uczuciowych. Co Wy powinniście zrobić? Karta śmierci. Przygotować się na zmiany. To jest transformacja emocjonalna. Tutaj stare odchodzi i przychodzi coś nowego do Waszego życia. To jest takie oczyszczenie atmosfery. Tej jesieni na pewno, kochani, macie szansę tutaj zażegnać wszelkie konflikty, zostawić problemy w przeszłości, tak jak ta ósemka kielichów pokazała, odwrócić się od nich i zacząć wszystko jeszcze raz, tym bardziej, że mamy kartę świata. Nowy początek, transformacja emocjonalna, dużo pozytywnych uczuć, dużo miłości, otwarcie się na coś nowego. Macie szansę te relacje tutaj wznieść na wyżyny, zacząć wszystko jeszcze raz od nowa. Być może część z Was czeka tutaj przeprowadzka, budowanie wspólnego gniazda. Niektórzy z Was zechcą na pewno razem zamieszkać, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, bo tu jest całkowicie nowy początek, nowa inicjatywa. Królowa Pentakli mówi o stabilności, stabilizacji emocjonalnej, uczuciowej i też takiej życiowej. Możecie naprawdę, kochani, tutaj myśleć o wspólnej przyszłości, bo jest taka wspólna chęć budowania, jest zaangażowanie. Są uczucia, jest miłość, macie tutaj szansę coś fajnego zbudować. No i przede wszystkim, jeżeli faktycznie planujecie razem zamieszkać, są tutaj duże przesłanki ku temu, że tak się stanie. Natomiast pamiętajcie, tarot nie jest wyrocznią, to jest tylko doradca, wskazówka. Może Wam tutaj pokazać ewentualnie, co się zadzieje, natomiast bez Waszego udziału nic się nie wydarzy. Także kochani, inicjujcie, starajcie się, rozmawiajcie ze sobą dużo. No i przede wszystkim dbajcie o te relacje wspólnie, tak?
bo to musi być zaangażowanie obopólne. Musi być taka równowaga w dawaniu i braniu. Ile jedna strona daje, tyle druga też powinna dać od siebie. Jeżeli nie ma tej równowagi, no to taka relacja nie ma szansy na trwałą przyszłość stabilną, tak? Więc kochani, pamiętajcie, żeby ta równowaga była. Dziękuję Wam, kochani. Życzę Wam naprawdę wspaniałej jesieni, dużo uczuć pozytywnych, dużo miłości i przede wszystkim radości, spełnienia. Zobaczmy zatem, co u singli przyniesie nadchodząca jesień. Dlaczego Wy, kochani, jesteście jeszcze sami? Dlaczego jesteście samotni? Co się takiego mogło wydarzyć w przeszłości, że Wy jesteście teraz sami? Piątka buław. Była walka, rywalizacja. Być może walczyliście o jakiś związek, o czyjeś względy, no ale niestety na walce się skończyło, tak? Były osoby trzecie, które wtrącały się w te relacje. Czuliście ciągle, że jesteście tutaj jak na polu bitwy. Czyli nie było takiego zaangażowania, nie było tutaj takiej harmonii, równowagi, tylko po prostu ciągła walka, tak? Być może partner, partnerka kogoś jeszcze mieli, być może ktoś się trzeci wtrącał do tej relacji. No i po prostu koniec końców sobie odpuściliście. Czy macie szansę kogoś poznać tej jesieni? Czy single spod znaku raka mają szansę kogoś poznać tej jesieni? As buław, tak. I tu bardzo szybko kogoś poznacie. Tu jest energia seksualności, więc może się zacząć od romansu, od flirtu. Tu jest dużo pasji. Może to być ktoś z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. I z taką osobą możecie tutaj nawiązać znajomość, bliższą relację, bliższe stosunki. Zatem, moi drodzy, no na pewno to się szybko wydarzy. Możecie kogoś poznać w internecie, na portalu randkowym, ale też możecie na jakiejś imprezie, na wyjeździe, na wypadzie u znajomych. Tam macie osobę taką bliską, którą poznacie i z którą zawrzecie bliższą znajomość, ale to się zacznie od romansu flirtu. Kim może być ta osoba? Dziesiątka pentakli, bardzo rodzinna osoba, bardzo ciepła, stabilna uczuciowo, więc może z tego wyniknąć rodzina. Druga opcja to może być już ktoś zajęty w związku. To może być ktoś, kto już ma rodzinę, dzieci i będzie chciał tylko romansu. No i na tym romansie może się skończyć. Także tu są dwie opcje, kochani. Więc uważamy, jeżeli kogoś poznacie, sprawdźcie, czy ta osoba już nie jest w jakimś związku, czy nie szuka tylko przygody przelotnej, bo taka sytuacja też mi się pojawiła. Natomiast dla innych z Was może to być ktoś, jeżeli nie jest zajęty, do stałej relacji. Co z tego wyniknie? Karta cesarza. No właśnie, i tu jest taka sytuacja, że faktycznie, jeżeli ta osoba już jest w jakimś związku, to będzie to tylko romans. Jeżeli jest samotna, macie szansę wejść w stały związek. To może być, jeżeli jesteście kobietami, starszy mężczyzna, dobrze usytuowany, majętny, który już ma jakąś pozycję wypracowaną zawodową. No i będzie chciał stabilizacji. Jeżeli jesteście mężczyznami, to Wy po prostu wiecie, czego chcecie, macie dobrze ugruntowaną pozycję zawodową i po prostu szukacie już kogoś do stabilnej relacji, już jesteście po przejściach, wiecie, czego chcecie. Przede wszystkim nie chcecie powielać błędów z przeszłości, nie interesują Was jakieś emocjonalne huśtawki, zagrywki, tylko chcecie osoby do stabilnej, takiej trwałej relacji. No i jak to wszystko się zakończy? Rycerz Mieczy. Może być taka sytuacja, gdzie Wy po prostu szybko coś będziecie inicjować. Rycerz Mieczy działa po trupach do celu. On czasem po prostu coś zrobi, zanim przemyśli. Nie do końca te decyzje są i przemyślane. To są zbyt pochopne decyzje. Natomiast tutaj będzie działanie, będzie walka o te relacje. I pamiętajcie, kochani, jeżeli ta osoba będzie już z kimś w relacji małżeńskiej, to rycerz mieczy zaleca, żeby sobie tę osobę odpuścić, nie wchodzić w romans, jeżeli nie chcecie kłopotów, bo mogą się one pojawić. Jeżeli to będzie osoba, która jest samotna i to macie szansę naprawdę stworzyć fajną przyszłościową relację, tylko też będzie trzeba się zaangażować w te relacje, żeby nie było, że to jest tylko flirt, romans i ktoś tutaj później zacznie grymasić, tak, że może nie to, może nie tak. Także, kochani, karta diabła, dziewiątka kielichów. No będzie zadowolenie, będzie dużo seksu, dużo miłości, namiętności, ale pamiętajcie, że jeżeli to jest ktoś zajęty, zostaniecie koniec końców sami jako single. Natomiast jeżeli tutaj jest ktoś, kto chce stabilizacji, to również pamiętajcie, żeby tą osobą się nie bawić jej uczuciami,
tylko również w to mocniej zaangażować. Trzymam za Was kciuki, kochani. Zapraszam do czytań prywatnych. No i życzę udanej jesieni. Dużo miłości. Pozdrawiam.